chciałabym Wam przedstawić różne dodatki metalowe do skrzyneczek, ale nie tylko. No i właśnie, dlaczego nie tylko? Tutaj mam taką zawieszkę, ona to koło ma około 4 cm średnicy. Ten, że tak powiem, ćwiek jest też dosyć spory. No i co? On bardzo fajnie prezentuje się jako zawieszka, takie trzymadełko. Ja tutaj mam taką dużą, takie duże jajo i pokażę Wam, jak fajnie można właśnie przy użyciu takiego trzymadełka zamocować je do jajka. To jajo jest styropianowe. No i w tej chwili ja tutaj sobie te dwa bolce po prostu muszę w to jajo wkuć. One są rozstawione pod kątem, aby mi się też łatwo nie wysunęło. Dodatkowo dla zabezpieczenia tutaj pod tym kółkiem możemy nalać jakiegoś kleju super mocnego lub kleju termicznego i to nam dodatkowo będzie trzymało, tak, to jajeczko. Teraz w zależności od tego, na czym to jajko będzie wisiało, to jeśli ja zamocuję tę zawieszkę tak, to będzie musiało być tak, żeby wisiało brzonem, ponieważ tutaj ona mi się nie kręci, także musicie wziąć to pod uwagę. Jeśli ja chcę, żeby to wisiało na jakiejś wstążce i ta wstążka była tutaj dekoracyjna, to muszę zamontować to w ten sposób. Co niniejszym czynię. No i proszę, jajko, super wielkie jajo z zawieszką i gotowe. Ale to nie wszystko. Chciałabym Wam jeszcze pokazać te zawieszki, jak można je wykorzystać w inny sposób, nie tylko do jajek, czy do bombek, czy do jakichś tam innych wieszadełek. Takie zawieszki możecie wykorzystać sobie na przykład do pudełek. Tutaj mam takie pudełko, tak zwaną herbaciarkę. Mam też pudełko okrągłe z tak zwanej łupy drewnianej. No jeśli w ogóle już tak nie za fajnie otwiera, tak, to musimy trzymać, o ile to jeszcze mieści się w ręce, są większe. No i chciałam Wam pokazać takie dwie możliwości. Po prostu na jakimś kartoniku musimy wyciąć sobie dziurkę w środku najlepiej. No i taką zawieszkę po prostu mocujemy do dziurki, odginamy tutaj te dwa zaczepy, no i mamy gotowe. I teraz co możemy? Możemy to po prostu w jakiś tam dowolny sposób ozdobić sobie, przykleić dobrym klejem. No i mamy pudełeczko fajnie otwierane. Ja niestety nie mam w tej chwili takiego pudełka, które mogłabym Wam zademonstrować. Mam nadzieję, że dogram filmiki i to pokażę. Ale widzimy, że wygląda to fajnie, tak? Tak samo dostaniecie takie kółeczka specjalnie przygotowane do tych zawieszek. Mi w tej chwili trudno wyjąć, ponieważ włożyłam to przycisk. Jest takie kółeczko, różne średnice, różne kształty. Posiada tutaj dziurkę. Tak, i również mogę włożyć, proszę, to trzymadełko, odgiąć, najlepiej postukać czymś, żeby to nam się ładnie tak sprasowało. Ozdabiamy oczywiście i gotowy taki element przyklejamy. No i później możemy sobie już zdobić nasze pudełko, tak? I mamy takie pudełeczko z zawieszką. Oczywiście można to montować również tutaj, tylko musicie pamiętać, że te pudełka zazwyczaj mają tutaj to wieko dość małe, więc musimy to montować na jakimś innym elemencie. No i nigdy nie będzie tak, że nam ten element nie będzie wystawał, bo on będzie, dlatego że tutaj średnica od tego jest około 2,5 cm. Więc jak sobie zmierzymy, to niestety wystaje.
więc albo będziemy dostosować na szkatułkę, które mają tutaj tą pokrywę szerszą, albo wymyślimy sobie jakiś sposób, który nam nie będzie przeszkadzał. Czyli na przykład zamocowanie tego na czymś podłużnym, tak? Co nam tutaj zasłoni. No, myślę, że dla osób kreatywnych to raczej nie będzie stanowiło problemu. Problemem może być jedynie strona, w jaką chcemy zamontować. Nie zamontujecie tego niestety, tak? Jeśli macie tutaj takie króciutkie to miękko, no bo niestety to nam będzie odstawać. Chyba że znów wykażecie się pomysłowością albo jakiś majster klepka obetnie nam tutaj te zaczepy, które nie będą wychodziły poza obszar tego koła. No i to tyle, jeśli chodzi o zaczepy. Oczywiście można je montować także w innych celach, ale mamy również różnego rodzaju nóżki w naszym sklepie. Tutaj Wam pokażę na pudełeczku. Tak. Tak, oczywiście posiadamy przeróżne narożniki również. No i słuchajcie, takie pudełko z nóżkami dużo zyskuje. A tych nóżek mamy kilka rodzajów. Bo są to nóżki takie, które tutaj, jak widzicie, się dobija gwóźdkami do spodu pudełka, ale są też nóżki takie. I to by było wszystko w tym temacie, bo oczywiście tych wydatków metalowych jest dużo więcej, ale nie sposób ich też wszystkich zaprezentować. Mam nadzieję, że troszkę Wam pomogłam w wyborze. Dziękuję.